Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Trochę będzie takie podsumowanie roku, trochę to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, ale sporo się działo. Zaczynamy. Są kłamstwa, które czasem po prostu trzeba wypowiedzieć. To jest twoje dziecko, wysoki sądzie nigdy mnie tam nie było, czy od nowego roku idę na siłownię. I porzućcie wyrzuty sumienia, wy, którym się nie uda, ponieważ Chcę wam przedstawić tę oto 95-letnią Hiszpankę. Pani nazywa się Joanna Kłas i w tym wieku błyszczy taką formą. I teraz wyobraźcie sobie, że ta pani wpada na pocztę w Polsce i w ten sposób omija kolejkę, żeby zobaczyć, ile kosztuje ten kalendarz w papieża, który jest przy samym okienku. Tam się trzeba przepchać, ale nie jest łatwo. Patrzy, 40 zł, no to jak, przecież za tyle to... No nie. No to sprawdzi na poczcie przy Waszyngtona. No i wraca. Zmierzam do tego, że jeżeli się nie uda, nie przejmujcie się. Jest jeszcze czas. Tym bardziej, że nad tę żyznę fizyczną przedkładałbym sprawność umysłową. Usiądźcie teraz wygodnie, rozsiądźcie się proszę w fotol, w którym jesteście, zapaszcie sobie tej kawy, którą macie dla gości, otwórzcie delicję, być może nawet zaproście sąsiada, bo będzie to historia przepięknego dzbana. Nazywa się Andrew Tate. To były kickboxer, który stał się pato celebrytą. Wybił się na tym, że jest ultra męskim samcem alfa, obraża kobiety, ocieka testosteronem, grozi ludziom, trochę taki life coat, trochę naiman, trochę kretyn, w całości klaun. Twierdzić na przykład, że kobiety powinno się zamknąć, mają rodzić dzieci, siedzieć w domu, być cicho i robić kawę. Brzmi jak stenogram z posiedzenia Ordo Iuris. No i ten clown, nawiasy mówiąc, poszukiwany przez policję za handel ludźmi. Zbudował całą swoją postać na tym, że atakuje innych. I zaatakował Gretę Thunberg, dziewczynę, która jest aktywistką walczy z ociepleniem klimatu, walczy o ochronę środowiska. I wrzucił postaw, w którym próbował ją sprowokować, pisząc jej, że ma 33 auta, jakie to one nie mają ogromne silniki i poprosił o adres, żeby mógł przesłać jej pełną listę aut i tego, ile palą. Na co Greta, na luzaku, z dziwną krwią odpisała mu. Tak, proszę, oświeć mnie. Wyślij to na adres Energy, małpa, getalife.com. I dick energy to jest tak, luźno tłumacząc, jest to określenie na facetów, którzy za pomocą swojego zachowania albo rzeczami, którymi się prezentują, próbują zrekompensować sobie to, że mają małego, mały, mały pokrowiec na parakasy. No i 19-latka znokautowała kickboxera i patocelebrytę. Zamiast siedzieć w kuchni i rodzić dzieci. 19 lat już ma, nieważne. Chodzi o to, że on zamiast odklepać i powiedzieć, dobra, spoko, no poczuł się urażony i wszedł w ten konflikt. A więc nagrał film, który miał być odpowiedzią. Tylko, że podczas tego filmu nie zauważył, że w kadrze jest pudełko po pizzy z regionalnej pizzerii w Rumunii, a że był poszukiwany, to chwilę później zapukała do niego policja i razem ze swoim bratem i wspólnikami został aresztowany za handel ludźmi. I to już byłby piękny koniec historii. Ale Greta, która wcześniej go już znokautowała, zrobiła to ponownie, pisząc: Tak się dzieje, kiedy nie wrzucasz pudełek po pizzy do recyklingu. No i teraz już musiał odklepać. Gdzieś tam w celi, ale musiał odklepać. I to jeszcze nie jest puenta, ponieważ grupa ekspertów, która zajmuje się walką z handlem ludźmi przy Radzie Europy, która już od dawna apelowała, żeby aresztować takich ludzi jak on, w skrócie nazywa się Greta. Jak ja lubię, jak rzeczywistość mi pisze puenty. Uwaga, ale się przygotowałem na no to, to się przygotowałem, słuchajcie, naprawdę. Teraz będzie wyzwanie algorytm YouTube'a Ultimate Challenge, czyli Chcę Wam teraz opowiedzieć o zestawieniu, rankingu, który przygotował pewien portal, który publikuje filmy, które nagrywają ludzie, którzy są, mają zdystansowane podejście do ubrań i delektują się swoim towarzystwem, malując pejzaże. Czasem we dwójkę, czasem we trójkę, czasem same panie tylko malują, czasem pan z innymi paniami, czasem w grupie też malują, takie rzeczy też się zdarzają. I postaram się przedstawić Wam całe to zestawienie, nie narażając się na żółtego dolara. Najczęściej wyszukiwane w mijającym roku hasło wśród malarzy, pejzaży, to reality, czyli to, co jest jak najmniej sztuczne. Wyszukiwane było to, co nie jest udawane. Raczej naturalne stoki w bieszczadach niż sztucznie zaśnieżane małe ciche. Trzykrotnie wzrosło wyszukiwanie pejzaży, które są malowane przez amatorów w domu. Na miejscu drugim jest kategoria, gdzie pejzaże malują malarze, którzy pierwotnie byli stworzeni raczej do portretów albo abstrakcji. Mam nadzieję, że ten opis wystarczył. Jeżeli nie, no to trudno. Pozostałe na pewno zgadniecie, bo na miejscu trzecim jest wspólne malowanie, gdzie w grupie znajomych ktoś maluje chmury, kiedy ktoś inny maluje mu detale, a temu komuś ktoś inny wtedy maluje na przykład postaci. Na miejscu czwartym są dosłownie pejzaże, czyli malowanie poza domem, w miejscu publicznym albo po prostu na łonie natury. Na miejscu piątym jest malowanie pejzaży w różnych pozycjach, bo wiadomo, czasami szteluga wymaga takich różnych wigibasów. Na kolejnym miejscu jest natomiast malowanie pejzaży, ale tak, żeby stopy były na pierwszym planie. Też nie trzeba mieć jakichś gigantycznych pokładów dedukcji, żeby dojść do wniosku, kogo tak bardzo kręcą te stopy. I proszę bardzo, udało się. Poproszę fanfary. Omijałem żółtego dolara jak test ciążowa Akademiki. W przyszłym roku w ogóle ma być procedowana ustawa, która ma nałożyć na dostawców internetu pewne obowiązki i ograniczenia, jeżeli chodzi o te portale, które. Promują malowanie pejzaży, i jeżeli poczujecie, że w ten sposób wasza wolność w internecie jest w jakiś sposób ograniczana, to jest rozwiązanie. NordVPN, czyli partner tego odcinka, to jest narzędzie, które pozwala wam, siedząc na przykład w salonie, w zabrzu, logować się do internetu, ale na przykład z USA. Po pierwsze, omijacie ograniczenia w sieci, które są nałożone na wasz region tutaj. Po drugie, robicie bałagan wszystkim, którzy uparcie chcą śledzić co robicie w sieci. Jeśli rano kupicie karmę dla kangurów, logując się z Gdyni, a po południu zalogujecie się z Australii, to to, to jest doskonała dywersja. Nieoceniona, jeżeli chodzi o naszą przyszłą walkę z robotami o władzę nad światem. Tym bardziej, że NordVPN szyfruje też wasze dane. Zostawiacie w ten sposób mniej swoich śladów w sieci, czym ograniczacie szansę na kradzież waszych danych. Oczywiście działa to też w drugą stronę. Kiedy będziecie za granicą, możecie wirtualnie wrócić na łono ojczyzny i logować się z kraju, który dał światu Fryderyka Chopena i Słowomira Świeżyńskiego, więc kraju, który lubi skrajności. I szczerze, zgodziłem się na to lokowanie tylko dlatego, że sam korzystam z NordVPN od dwóch lat i byłem zaskoczony, jak bardzo łatwo intuicyjnie intuicji nie da się to robić. Dwa kliknięcia i po sprawie. I uwaga, jeżeli ogarniecie sobie NordVPN przez ten link, ja go też zostawię na wszelki wypadek w opisie do filmu, na samej górze i w komentarzu będzie przypięty, to traficie na specjalną stronę, gdzie będzie specjalna oferta, przygotowana specjalnie dla widzów newsów bez wirusa. A jeżeli rozmyślicie się w ciągu 30 dni, to dostaniecie zwrot kasy i wszyscy o wszystkim zapomną. Taki deal. Jeżeli ktoś z was na początku tego tygodnia wyszedł, na przykład z pracy bo po prostu przed dom, wyciszyć się, mógł usłyszeć taki cichy jęk zachwytu. Nie wiem, czy może być jęk zachwytu, może, bo po, w poprzednim nie się było. Mogą, mogą być jęki zachwytu, no to mógł usłyszeć jęk zachwytu. Otóż, jak się okazało, to Polacy zachwycali się tym, że Melsi wystąpi na Sylwestrze TVP. Jeśli nie boli was przynajmniej jedno kolano, jak się schylacie, i nie wiecie, czym są ta no to też możecie nie wiedzieć do końca, kim jest Mel no i tu się powinno pojawić hola, hola Karolu, no, 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 mówisz o Tazosach, no to rozwikłaj tę zagadkę. Otóż Tazosy to były takie bitcoiny lat dziewięćdziesiątych. Wszyscy chcieli je mieć, można było za nie dostać fantastyczne rzeczy, a potem jak się okazało, że już wszyscy je mają, no to stały się bezwartościowe. No i wracając do Mercy, to jest była członkini Spice Girls. No i jeśli w okolicach wtorku wyszliście sobie z budynku, z domu, z pracy i mogliście usłyszeć wtedy taki dziwny przeciągu jęk zawodu, który przetoczył się przez nasz kraj od koło brzegu, powieszczady. Bo Mercy jednak objawiła światu, że nie przyjedzie na Sylwestra i nie wystąpi w TVP, bo usłyszała od swoich fanów dużo złego TVP. W skrócie to wyglądało mniej więcej tak, że gdyby Kim Jong-un stał na czele hiszpańskiej inkwizycji, to oni by stwierdzili, że TVP przesadza. Więc odwołała swój występ i wtedy aktywowała się polska prawica. Co tam się działo? Na przykład Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, który oszczędza swój mózg na później. Na przykład ten pan poleciał kiedyś relacjonować wybory w USA, nie wiedząc jak nazywa się kandydat demokratów, innym razem podczas posiedzenia komisji wpisał swoje hasło do laptopa, nie pamiętając, że tam są kamery, które to transmitują. Takich smaczków jest wiele i jest mój ulubiony. O Boże, to jest tak piękne. Ja nie wiem, dlaczego to nie jest aż tak znana historia. Otóż pan Samuel Pereira oglądał i relacjonował debatę prezydencką we Francji i był przekonany, że czas, który się wyświetla, który pokazuje, ile jeszcze zostało czasu na wypowiedź, to, to jest poparcie procentowe dla tych kandydatów. I był taki zaskoczony. Jak to się szybko zmienia? No tak. To jest szef portalu TVP Info. To jakby dziecko, które widząc numer telefonu który do niego dzwoni, nie chce odebrać, bo jest przekonany, że to jest kwota za połączenie. To jest szef portalu TVP Info. No i tak, oszczędzając mózg na czarną godzinę, żyje sobie dalej i oburzony tym, że Melsi odrzuciła TVP, wrzucił tweeta o tym, że Melsi wystąpiła w 2001 roku w Rosji, więc co to za hipokryzja. Potem podchwycili to inni. Ale żaden z nich nie zechciał sprawdzić faktu, iż Melsi owszem występowała tam, ale w ramach koncertu promującego feminizm pod nazwą girl power in Kremlin, czyli koncept przeciwko reżimowi, no ale nie będzie im rzeczywistość przeszkadzała w byciu sobą, tak? Zresztą Zjednoczona Prawica ma jakieś dziwne fiksacje na punkcie wielu rzeczy, w tym również zachodnich artystów. Bo Krystyna Pawłowicz odpisała na Twitter z życzeniami od Mika Jagera. Odpisując mu Merry Christmas! Czy pan jest osobą wierzącą w Christmas? Był pan u spowiedzi? A może nam przy świętej w czasie święta Christmas? To jest pani profesor, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w tym kraju. Napisała do Mika Jagera czy on był u spowiedzi? Po polsku. I ja wiem, że tutaj często są śmieszki przeplatane z informacjami, ale na litość Bosku, przecież to wygląda jak te wpisy Magdy Gessler, kiedy się trochę upiła wieczorem i rozmawiała z fanami. Tylko, że Krystyna Pawłowicz nie ma fanów, a więc zaczepia obcych ludzi, celebrytów, zaczepia ich w nocy. Może też nie do końca trzeźwa. To by wiele tłumaczyło. Bo inny numer zrobiła kilka dni temu, kiedy zobaczyła zestawienie najlepszych kuchni świata i znowu się zapowietrzyła i zarzuciła, że w tym zestawieniu ktoś jest skorumpowany. No bo Niemcy są na 15. miejscu. Polska jest na 14 co i tak jest dosyć sporo, moim zdaniem. No ale nieważne, padło hasło Niemcy, a więc ooo, odpaliła się. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego słynie też z tego, że wrzuca długie odpowiedzi albo wpisy, złożone tylko i wyłącznie z emotek, które też tylko i wyłącznie ona może zrozumieć. To jest samotna, bezdzietna, starsza kobieta, która się bardzo mocno nudzi w domu. I oczywiście, życie prywatne powinno być życiem prywatnym każdego, ale po pierwsze, ona tego życia prywatnego nie szanuje. już wiele razy to pokazała, a po drugie, no, nie do końca jest prywatny w momencie, kiedy wpływa na życie prywatne innych. No i ta zgorzkniała osoba biega i pluje, jadem na lewo i prawo. I był już taki apel wcześniej, kiedyś, nie pamiętam kiedy, jakiś czas temu wniosek bez wirusa o to, aby pojawił się śmiałek, który Pójdzie na misję i przytuli panią Krystynę Pawłowicz, żeby pokazać jej, że świat nie jest taki zły, że nie trzeba biegać i pluć, opluwać wszystkich dookoła, że można zamiast hejtu pokazać trochę miłości. Więc jeżeli znajdzie się taki śmiałek, ktoś kiedyś był chyba, tak, ale możliwe, że koledzy go wysyłali, nie podpuszczali. Jeżeli znajdzie się taki śmiałek, to daj znać, nie wrócisz z tej misji taki sam, ale inni będą ci wdzięczni. I żeby nie było, że jest tak, że a, ja tam wysyłam kogoś i jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Nie. Jeżeli pojawi się taka osoba, jeżeli tych osób będzie więcej, to zorganizujemy całą misję. Będzie misja, której celem będzie dotrzeć do pani Krystyny Pawłowicz i ją przytulić. Słowo się rzekło. A co tam wydarzyło się w świecie gier przez ten rok? Oczywiście bardzo dużo, ale są, nie wiem, podejrzewam, że teraz już jest jakieś 186 innych podsumowań tego, co tam się wydarzyło. Ale chcę wam pokazać podsumowanie, które ja osobiście dostałem prywatnie od Steam'a. Co tam robiłem w tym roku? Dostałem takiego maila. No jest ekscytacja, nie będę ukrywał. i Kronika kryminalna. I tutaj będzie trochę podsumowanie, a trochę co tam się ostatnio wydarzyło. Zrobimy taki mix. Po pierwsze, ten rok pokazał, że świat zbrodni ma niejedno mroczne oblicze. Tych oblicz było bardzo wiele. Ale mi zapadł szczególnie w pamięć i też trochę w serce mężczyzna z Krakowa, który ustrzelił przepiękne bingo. Otóż, w Krakowie na Krowodży policja zatrzymała auto, w którym było dwóch mężczyzn. Młodszy, nazwijmy go Wojtek, który był kierowcą, miał cofnięte uprawnienia. To jest raz. Dwa, że wiózł rower, który wcześniej ukradł. Trzy, że wiózł dillera, bo taki zawód sobie wybrał mężczyzna, który siedział obok. To jest, to jeszcze nie jest koniec. Cztery, że ten drugi był poszukiwany. I pięć, kiedy policja wjechała do jego garażu, znaleźli tam 650 gramów amfetaminy już poporcjowanej, a znaleźli ją kartonie podpisanym jako deal pa'ki, on dosłownie podpisał karton tutaj są narkotyki. Może był w trakcie przeprowadzki, nie wiem. I jeśli jakimś cudem, ogląda to może teraz wcale to Wojtku, gratuluję ci, wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś kronikę kryminalną w tym roku. To nie wiąże się z żadnymi konkretnymi profitami, oprócz tego, że możesz mieć szacunek ludzi ulicy, no i docenienie ludzi od przeprowadzek. A w kronice kryminalnej jeszcze tak rzutem na taśmę zapisali się. Mężczyzna, który został zatrzymany przez patrol policji w Bochni, nie zastosował się do znaku zakazu i miał do tego półtora promila we krwi. Nie mógł prowadzić, więc zadzwonił po swoją synową, która po przybyciu na miejsce została aresztowana, ponieważ była poszukiwana przez policję. O czym najwidoczniej po prostu nie wiedziała. Czyli teraz to oznacza, że gdzieś w Bochni jest listonosz, który siedzi, jedząc kanapkę, czuje, że. No, o czymś zapomniał? A kronikę kryminalną kończymy trzema kobietami, które pobiły się na ogródku działkowym, albo nie dodałem, one mają ponad 80 lat. Jedna z nich, nazwijmy ją Luźna Krystyna, zaczęła świrować do pewnego dziadka, nazwijmy go gibki Stanisław, który już świrował z inną babcią, nazwijmy ją szalono oka Gertruda. I ta szalono oka Gertruda nie chciała tam iść w półśrodki, że porozmawiajmy, tylko zabrała za sobą kumperę, nazwijmy ją Stasia, bo ona akurat nie miała ksywki, I się pobiły o niego na tyle, że wezwano policję. Co takiego ma w sobie gibki Stanisław? To jest. To jest, to jest najważniejsze pytanie. Być może jest tak, że panie są blacharami, a on ma najszybszy wózek na zakupy. Wiecie, taki, co się ciągnie za sobą, ma tam koszyczek i tam ma takie trzy kółka, żeby wjeżdżać po schodach. A może ma wnuka farmaceuta, albo po prostu. Całuje tak, że przez chwilę zapominasz o nadciśnieniu i czujesz, jakbyś znowu miała te 70 lat. Nie wiem, ale chcę to mieć. Teraz chcę się zwrócić do wszystkich, którzy zamówili koszulki albo bluzy z mojego sklepu, który jest, stoi na platformie Kapsel. Otóż, moi drodzy, dostaję do was informację od ostatniego tygodnia, dwóch tygodni, że czasami te przesyłki przychodzą z opóźnieniem, a czasami w ogóle są odwoływane te zamówienia. Wcześniej nic takiego się nie działo, natomiast skoro teraz pojawiają się takie sygnały, no to automatycznie stwierdziłem, że zamykam ten sklep w kapselu. Zlikwidowałem już wszystkie towary, w sensie co tam było, i już nie ma tego sklepu. I dam wam znać, jeżeli wróci gdzieś w jakiejś innej lokalizacji, która będzie pewniejsza i bardziej zaufana. I jeżeli komukolwiek z was, moi drodzy, przyjdzie do głowy albo współpracować z kapselem, albo kupić coś na platformie kapsel, to polecam taki mały trik. Otóż. Bierzecie któryś palec, może być wskazujący, wkładacie go w tą szczelinę pomiędzy skrzydłem drzwi a futryną, jest taka mała, ale od strony zawiasów, otwieracie te drzwi i potem powtarzacie tę operację za każdym razem, jak przyjdzie Wam do głowy, żeby współpracować z kapselem. To jest Ordo z przemysłu koszulkowego. jaśnie się nie da. Wybrano boomerskie słowo roku, o co chodzi? Otóż, John Monster przeprowadził ankietę, no taki lebisty cały wręcz, w którym brało udział 100 tysięcy ludzi, którzy wybrali najbardziej niemłodzieżowe słowo roku. I w głosowaniu młodych ludzi zostało nim słowo żal, najlepiej z końcówką PL. Tak się określało coś, co jest żenujące, że to jest o, żal PL. Czyli żenujące stało się określenie czegoś, co jest żenujące. A w klasyfikacji generalnej, tam gdzie też głosowali ludzie st starsi, chciałem powiedzieć, po 21 roku życia, to nie tacy starsi, wygrało słowo CPN. Natomiast bardziej interesujące jest to, co działo się w nominacjach, które przysyłali ludzie. Jacy ludzie? Nie wiem, po prostu ludzie, którzy głosowali. Bo nominowane były m.in. jako boomerskie określenie pieniędzy słowo hajs, a jako boomerskie zwroty proszę ja ciebie i w dupach się poprzewracało. Przecież to są normalne zwroty. Czy nie? Z tym bumerem? Otóż nie tylko u nas panuje skrajna niekompetencja. Bo oficjalna delegacja rumuńskiego rządu, która wyjechała do Mołdawii, nie dotarła tam w komplecie, ponieważ zostali zatrzymani na granicy z Mołdawią i Straż Graniczna stwierdziła, że jeden z pojazdów kolumny rządowej jest kradziony. I został skonfiskowany. Jak się okazało, Ministerstwo Cyfryzacji było czwartym właścicielem pojazdu, którym właśnie podróżowali. Czwartym? To jest wynik dla pasata po Niemcu, a nie limuzyny rządowej. Proszę ja ciebie. W tym roku również Andrzej Duda, nie mogę, bo słuchajcie, bo ja nie przeżyję tego, no. W dupach się poprzewracało, to nie jest boomerskie określenie. To jest fajne zdanie, które pasuje do każdego pokolenia, tak? Nieważne. W tym roku również Andrzej Duda, prezydent hobbysta, udowodnił po raz kolejny swoją wartość jako mąż stanu. Znajdując długi patyk, najdłuższy patyk ze wszystkich prezydentów, jacy w ogóle kiedykolwiek żyli gdziekolwiek. Żaden inny prezydent takiego nie znalazł. A jakby chciał, to Andrzej Duda znalazłby i jeszcze większa, już mu się nie chciało. I coś was, kurczę, od wakacji świeżbiło, prowokatorzy. Bo przysyłaliście mi wiele, wiele dowodów na to, że można znaleźć większy patyk. Ja tych zdjęć dostałem naprawdę dużo, ale nie jestem w stanie zapanować nad tym wszystkim, co się dzieje, ile dostaję wiadomości, więc pokazuję po prostu część z nich tutaj I Niech to zostanie między nimi, bo ja nie mogę mu pokazać tych zdjęć. Przecież to zachwieje fundamentami, na których zbudowana jest ta postać. Komiczna, ale postać, tak? No ale z drugiej strony, jak jesteś prezydentem, musisz być twardy. A teraz odrobina prywaty i zanim przejdę do pokazania Wam, w jakich miastach w najbliższym czasie będę, to chcę Wam podziękować za wszystkie spotkania na żywo, że udało nam się tyle razy złapać, zbić piątkę, strzelić fotkę, pogadać. Z takich ciekawszych historii to był mężczyzna, który napisał mi maile, Panie Karolu, czy mógłby Pan mi zarezerwować miejsce w Katowicach, tam gdzieś tam w pierwszym rzędzie. Pomyślałem sobie, no, no, no dobra, no na co on odpisuje, no bo ja będę leciał przez ileś tam stref czasowych, bo przylatuję z Kanady. Koleś przyleciał z Kanady na występ, po wszystkim. Zwił piątkę, powiedział, Świetnie się bawiłem, dziękuję bardzo, wrócił do Krakowa, do lotnisko i wrócił do Kanady. I był normalny, sprawdziłem. Normalny koleś. Wiele razy orientowałem się w tym, że wy w ogóle zlatujecie się z całej Europy. W Łodzi na przykład była sytuacja, gdzie rozmawiałem z jakąś parą, potem po wszystkim przybijaliśmy sobie piątki. I oni mówią mi, „A, bo te bilety tak się wyprzedają, że musieliśmy do ciebie, do Łodzi jechać z częstochowy. Mówiłem, co wy zwariowaliście? A koleś z tyłu, „No a ja z Holandii. We Wrocławiu była wycieczka w ogóle z Wiednia. Dużo się dzieje po prostu. Bardzo się cieszę, że się zjeżdżacie i że mogę się z Wami spotkać na żywo, a w najbliższym czasie będę z programem Afryka w tych oto miastach. To już są ostatnie grania. Kraków jest już domknięty, Białystok też. To są jeszcze miasta, gdzie się będę pojawiał. Ostatnie wskoczył jeszcze w lutym. A linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie do filmu. Dobra, i teraz tak, wiadomo, że jesteśmy wszyscy dobrymi ludźmi, tak? Jesteśmy empatyczni, widzimy dobro, potrafimy dostrzegać jego ogrom, ale załóżmy przez chwilę, że mimo wszystko dopuszczacie do siebie świadomość tego, że gdzieś tam w zakamarkach swojej duszy macie taki mroczny kącik, gdzie pojawia się taki świetlik satysfakcji, kiedy ktoś ma większego pecha niż wy. Jeżeli tak jest, to mam dla Was dwa przykłady. Pierwszy z nich to mężczyzna, który zakopał się swoim pasatem, rocznik 99, w śnieżnych zaspach między rogożonami a dzbańcami osiedlem. No ale miał na tyle pecha, że to jest miejsce na styku dwóch gmin, taka ziemia niczyja. I obydwie gminy wysłały pługi do odśnieżenia dróg. I obydwa samorządy twierdzą, że swoją część odśnieżyły. To oczywiście miało miejsce tuż przed y, odwilżą, czyli kiedy był ten wielki śnieg. No i on się tam zakopał, tylko że śniegu było po dach samochodu, więc sam nie mógł się odkopać. I co odpowiedział? To jest moim zdaniem najlepsza odpowiedź. Powiedział: no to przyjdzie mi czekać do wiosny. To jest spokój ducha. Nie wiadomo, czy pasat odpalił potem, jak już ten śnieg stopniał. I to jest pierwszy pechowiec, bo mam jeszcze dla Was drugi zestaw. I jest to para mieszkańców Rzymu, która się trochę nie dogadała. Otóż mężczyzna, nazwijmy go Wojtek, bo to po polsku i po włosku brzmi tak samo, ukrywał przed swoją żoną... Pieniądze, a dokładnie 20 tysięcy euro w bonach inwestycyjnych, takich po prostu papierowych bonach inwestycyjnych. Dlaczego ukrywał? Nie wiem. Nie to jest tutaj najważniejsze. A ważniejsze jest to, że nadeszły święta. No to trzeba było posprzątać ładnie. Więc pani poszła, pani żona Wojtka, poszła wynieść śmieci. Wróciła i czując atmosferę świąt, usiadła z książką przy kominku, jak gdyby nigdy nic. I rozpalając w kominku, puściła z dymem 20 tysięcy euro. Te śmieci te były dla odwrócenia uwagi. Chodziło o kominek. No i mężczyzna potem tłumaczył dziennikarzom, że on od lat ukrywa te bony w kominku, tylko że to zawsze on odpala kominek po raz pierwszy na święta, a więc wtedy je wyjmował i kitrał gdzieś indziej. Co wydaje się być fantastycznym miejscem i bardzo logicznym na ukrycie takiej sterty kartek papieru. Inne, równie logiczne miejsca, no to jest bęben pralki, rozłożenie ich na balkonie podczas burzy i poproszenie dwulatka z kredkami, żeby ich popilnował. W tym tygodniu nie będzie psindera, czyli segmentu, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. W tym tygodniu będzie lista psindera czyli lista zwierzaków, które znalazły przez psindera dom. Zanim je pokażę, chcę jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które często zadajecie na żywo, więc podejrzewam, że Was też to może interesować. Otóż pytacie mnie, jak jest ze skutecznością psindera. Moje ostrożne szacunki mówią o tym, że to jest mniej więcej tak, że 7 na 10 zwierzaków znajduje nowy dom. Ale często jest tak, że ci ludzie, którzy chcą już adoptować zwierzaka z psindera, dowiadują się w schronisku, że no niestety już znalazły nowy dom, wtedy biorą kogoś innego, znajdują innego zwierzaka i z nim wracają do domu. A więc ta liczba jest trochę większa niż 7 na 10. A, i uwaga, rekordzistą był pies, który znalazł dom po 13 latach w schronisku. Dobra, lista psindera. Brandon mieszka teraz we Francji z Kasią i on zwiedza. Oj, on dużo zwiedza. Miał nawet takiego smartwatcha, który liczy kroki, ale przekręcił licznik i potem stwierdził, że dobra, to po prostu będziemy sobie chodzić. Budrys teraz chiluje w domu w okolicach Gdańska. Proszę bardzo, tak wygląda. To jest właśnie definicja chilowania. Drops to jest hundsfot, to jest. W schronisku on był tym, który witał nowo przybyłych. Tłumaczył, jak tam się ogarnąć i tak dalej. Teraz wita w domu tych oto fajnych ludzi. Hero, odratowany z Meriny, gdzie mieszkał pod stertą desek. A teraz, proszę bardzo, pozdrawiam tych oto fantastycznych ludzi. Kropka, nie tylko znalazła nowy dom, ale ma też nowe towarzystwo. Kropka to jest ta czarna, tak żeby uściślić. Nela, to ta, która szczeka z lekko włoskim akcentem, ale to trzeba umieć się wsłuchać. I nie w domu, tylko na przykład w takim otolesie. Ze swoimi nowymi ludźmi. Nero też ma nową rodzinę. I to nie jest tak, że nie ma ogona. On po prostu nim tak macha z radości, że obiektyw, no znaczy obiektyw, że po prostu aparat tego nie jest w stanie uchwycić. Pchełka, ależ to była fajna agentka. Genialna. Odratowana przez parę Polaków na wakacjach w Czarnogórze i po wielu komplikacjach w końcu znalazła dom w Polsce. Burusia. Burusia to jest jej imię z poprzedniego życia. Teraz oficjalnie nazywa się Emi. I to Emi ewidentnie jej pasuje. Felek. Ja. Ja tu nic nie będę mówił. Po prostu popatrzcie na felka. I na koniec coś, co mnie osobiście rozłożyło na łopatki. Pucek znalazł dom u starszej pani, pani Urszuli z Gniezna. I pani Urszula, podejrzewam, jak wiele innych starszych pań, no nie robi setek zdjęć smartfonem, dlatego też te, które przysłała, są absolutnie rozbrajająco. masz no, takie szczere, fajne. I to była lista Psindera. Będę je robił częściej. Tak powiedzmy co 2-3 miesiące. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, mam dwóch kumpli, ale ciągle się ze sobą kłócą. Raz nawet myślałem, że podają sobie ręce, a oni po prostu jednocześnie sięgnęli popada od plejaka. Jeden krzyczał, że teraz jego kolej, a drugi, że chyba mu się w dupie poprzewracało. On tak lubi wtrącić coś młodzieżowego. Jak ich pogodzić, weź dorać, co ci zależy. Każ im wspólnie przenieść lustro. <noise> To wszystko w tym odcinku. Ja oszczędzę wszystkim tego żartu. O, to się widzimy w przyszłym roku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla nas, którzy przysłuchacie masę fantastycznych rzeczy. Wszystko czytam, mnie, na no, wszystko jestem w stanie odpisać. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić ze światem i ze mną, piszcie do mnie na Karol Mozielski, albo na Facebooku na Fantycznie, na prywatne, albo na Instagramie, albo mailem newsybezwirusa małpa gmail.com. Do zobaczenia. Korcie, żeby powiedzieć, ale nie. Dobra. Widzimy się za tydzień, w piątek o 19. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Cześć. Widzimy się w przyszłym roku.